AI będzie głównym tematem rozmowy na Ziemi. Zostaną zbudowane maszyny, które są zdecydowanie mądrzejsze od, od człowieka. Rozmawiasz z komputerem, no i każda jedną rzecz, którą słyszysz, no po prostu ma taki głęboki sens. A nie masz poczucia, że to my będziemy limitacją, ograniczeniem tego, że możemy powiedzieć nie, nie chcemy? Sztuczna inteligencja rozwiąże wiele problemów, które mamy dzisiaj i stworzy nowe problemy których jeszcze dotychczasowo nie mieliśmy albo były małe. W momencie w OpenAI rozważamy następującą klasyfikację tego, jakie my widzimy takie poziomy rozwoju AI czy AGI. Jest współtwórcą czata GPT, który został udostępniony w jego własne urodziny. Dziś Wojtek Zaremba spotyka się z nami w San Francisco, żeby udzielić swojego pierwszego wywiadu rzeki. Nazwaliśmy go Era myślących maszyn. Dzięki za to spotkanie w San Francisco. Mm, że poświęcasz nam czas. Jak najbardziej. Cieszy mnie tutaj być. Ty się zgadzasz z tym, że AI to jeszcze jest tylko statystyka? Nie. Nie, no to jest, jest kilka rzeczy. Czy o tak, to tak naprawdę zależy od interpretacji, co to znaczy tylko statystyka. Przy czym... Jest wiadome w tym momencie, jeżeli się patrzy na przykład na problemy, które wymagają rozumowania, których model nigdy nie zobaczył, że on jest w stanie rozwiązywać te problemy. To nie jest tak, że ten model to zapamię zapamiętał, że zobaczył coś dokładnie takiego samego w innym miejscu. I można to zobaczyć w, w, na wielu, wielu przypadkach, że te modele tak zwane się generalizują. Czyli one były trenowane na pewnych danych i są w stanie zachowywać się inteligentnie na bardzo innych danych. Więc myślę, że to nie jest statystyka, czy to, 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 tak naprawdę zależy od tego, jak to zdefiniujesz, można powiedzieć. Ludzki mózg to statystyka. Przy czym, jeżeli to jest statystyka, to jest naprawdę niewiarygodne. To jest magia. Magia? No, mógłbym powiedzieć, to jest ciekawe, że... Ciekawe jest to w, w przypadku tych sieci neuronowych, że my mamy jakieś tam zrozumienie empiryczne tego, że jeżeli da się tyle danych, takie będą wyniki. Przy czym nie ma takiego bardzo głębokiego teoretycznego zrozumienia, czemu tak się dzieje. W przypadku statystyki generalnie uważa się, że jeżeli jest więcej parametrów niż danych, to w przypadku wielu modeli one uczą się zapamiętać te dane i w przypadku troszeczkę innych danych niż te dane wejściowe, te modele tak naprawdę przestają działać. Mogę powiedzieć, wyobraź sobie następującą sytuację. Załóżmy, dla uproszczenia, że masz dane treningowe, załóżmy to są tylko cyferki, jest tło, jest czarny. Mhm. Okay? I teraz wytrenowałeś model na takich danych, teraz chcesz je testować na danych, gdzie zmieniasz tylko jeden piksel? W rogu dajesz zamiast czarnego piksela, dasz biały piksel i okazuje się, że ten model dobrze działa w takim przypadku. Faktycznie jest w stanie, pomimo tego, że na wszystkich danych zobaczył w tym rogu, że był czarny piksel, zmienisz go na biały, ten model sieć neuronowa wciąż właściwie działa. Będzie w stanie rozpoznać cyferki, pomimo tego, że zmieniłeś ten piksel. Przy czym z perspektywy teoretycznej nie mamy wyjaśnienia, czemu się tak dzieje. Jest tak, że no te dane w momencie, jak zmieniłeś ten piksel, są całkowicie inne, jak te dane, na których wytrenowałeś. I jak powiedzieć, z czego to wynika, jak ta dana test... z czego to wynika, że te dane, na których testujesz, jak daleko one, on, one mogą być od tych danych, na których wytrenowaliśmy, że to wciąż działa. Chcesz powiedzieć, że tam się y, odbywa jakiś proces interpretacji? Nie, nie, mogę powiedzieć, je, jest tak, że... Jest tak, że znamy wiele algorytmów, na przykład jak drzewa decyzyjne, albo na przykład nearest neighbors, mm -hmm. które, w których bardzo łatwo, jeżeli się troszeczkę oddalisz od danych treningowych, sypią się. Okay? Teraz w przypadku e, transformera tak się nie dzieje. I ludzie mają intuicję na ten temat. I zobaczyliśmy to wielokrotnie w, w przypadku różnych eksperymentów, danych empirycznych. Znamy trendy tego. Przy czym jest to tak głęboko zrozumiane, nie ma wyjaśnienia teoretycznego, z czego to wynika. Pogadajmy trochę o, w ogóle o granicach, dlatego, bo pierwsza z granic, my odbieramy świat przestrzennie. Okay. E... Trójwymiarowo i ten czwarty wymiar rozumiemy, trochę go czujemy. Ale przez całe lata karmiliśmy dane wyłącznie, modele wyłącznie danymi obrazowymi, wypłaszczonymi. I dochodzimy do momentu, w którym modele nie rozumieją kontekstów. Jesteśmy w San Francisco tutaj, parę miesięcy temu, w dzielnicy chińskiej, spalono autonomiczną taksówkę Cruz. Wydarzyło się to nie dlatego, że ona zrobiła krzywdę. Komuś, kto uczestniczy w tej procesji, bo model bardzo dobrze wie o tym, że musi zatrzymać się w odpowiedniej odległości od osoby. Ale dlatego, że naruszyła strefę sakrum, czyli podjechała zbyt blisko. Bo kiedy ja jadę samochodem i widzę procesję Bożego Ciała, to ja wiem, że ja nie mogę podjechać metr od ostatniej osoby, bo naruszam strefę sakrum. Ale modele karmione wyłącznie danymi obrazowymi, one nie rozumieją kontekstów, między innymi kulturowych. Czy to nie jest granica rozwoju, czy to nie jest to, co nas różni dzisiaj od AI, to, że ona nie kontekstuje? Czy y, jeżeli mówimy o AI, to jest masa AI i są one trenowane pod, na różnych danych treningowych? W przypadku samochodów samojeżdżących to jest tak, że faktycznie potężna ilość danych, na których one są trenowane, to są dane jazd innych samochodów, czy adnotacje obrazków z drogi i one tak naprawdę, ich główną rolą jest to, żeby uniknąć kolizji. To jest, to jest ich sposób rozumowania świata. Przy czym jest też masa modeli, w których trenuje się na różnorodności wszystkich danych, czyli na obrazkach, na, na, na tekście, nawet na wideo, na generacji wideo, na, na generacji dźwięku, dźwięku czy głosu, na pojmowanie głosu. I teraz wydaje mi się, że w momencie, jeżeli model jest świadomy danych pochodzących z tak naprawdę multimodal, to będzie miał dużo głębsze zrozumienie. Też jestem w stanie sobie wyobrazić, że może być sytuacja taka, że czegoś nie rozumie, ponieważ coś nie jest w żadnym, w żadnym stopniu nagrane w istniejących danych. Przy czym też jest jakiś stopień tej triangulacji. To nie jest tak, że on musi każdy jeden przy, przypadek zobaczyć. Żeby to zrozumieć. To wiesz, to też możesz takie prostą rzeczą, możesz zrobić nawet zdjęcie z, 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 z zdjęcie procesji i zuploaduj to do jakiegoś z modeli, nie wiem, do Cloud'a czy do e, ChatGPT, czy, 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 czy do Gemini, e, wyślij zdjęcie i powiedz w przypadku samochodu samojeżdżącego, gdzie, gdzie byś się zatrzymał. No I zobaczysz, czy ci właściwie odpowie, czy nie. Czym, Ale to nadal nie jest kontekst, Wojtek. Okej. Okay. Moim zdaniem to nadal nie jest rozumienie kontekstowe, no bo kontekst to jest też rozumienie jakiejś chwili. Z całą subiektywizmem tej, tej chwili i tego momentu coś, co jest wypadkową analizy danych, które pozyskujemy z zmysłami, a modele nie mają dzisiaj zmysłów. Okej. Okay. Nie masz takiego poczucia? Że my tworzymy coś innego, jakąś zupełnie inną wartość, która opiera się na danych pozyskiwanych zupełnie inaczej, że my, używając słowa, sam użyłeś słowa świadomość, że jest świadomy, inteligencja, że my wprowadzamy w błąd. Czy, czy wydaje mi się, że jest kilka różnic i mogę powiedzieć, jakie są moim zdaniem różnice takie diametralne w tym momencie? Jest tak, że obecnie sposób trenowania jest taki, że zbiera się potężna ilość danych treningowych, trenuje się na e, jak największym klastrze, do, do, do jakiego ktoś ma dostęp i potem oddzielnie jest e, e, proces tak zwanej inferencji albo testowania, w której e, ewaluuje się model, czyli ten model dostaje obrazek czy tekst na wejściu i, i daje jego interpretację. I można powiedzieć, w, e, obecnie w przypadku komputerów proces trenowania i testowania, to są dwa oddzielne procesy, gdzie w przypadku mózgu człowieka jest tak, że to jest jeden proces. Mm -hmm. I, I to może być znaczącą różnicą. Jest też tak w przypadku bym e, człowieka, to jest taka różnica, e, e, technicznie to się nazywa on policy albo off policy, czyli w przypadku człowieka my się trenujemy e, na podstawie danych, które pochodzą z naszego własnego doświadczenia. Czyli my operujemy w świecie i my sami dostajemy, czasami nam się coś dobrego wydarzy, czasami coś złego, coś tam podsłyszymy, coś przeczytamy. To są, trenujemy się na naszych własnych danych. Przy czym komputer trenuje się na danych innego człowieka. Tak? To nie jest tak, że ten komputer yy, yy, ma tak, że, że yy, chodził sobie po domu, przewrócił się i go zabolała noga, i dlatego będzie teraz uważał na schody. Tylko dlatego, że ktoś utrwalił taki tak. moment i mu go przekazał. Przy czym jest tak, że jeżeli się patrzysz i zarazem na tą, kost, na tą rękę, która rozwiązywała kostkę Rubika, czy na tę grę jak Dota albo Starcraft, to model jest dokładnie tam trenowany z reinforcement learningiem, czyli na podstawie swojego własnego doświadczenia. To mógłbyś, tak, tak analogia by była w miarę następująca. Jeżeli ten samochód na podstawie tego, że on był tam spalony, nauczyłby się następny raz, żeby unikać tej procesji, to by on się dosłownie, dokładnie na tych danych uczył. Przy czym to, co się w tym momencie najprawdopodobniej znajdzie, to zdarzy, to jest tak, że ileś ludzi będzie się patrzyło na tego typu dane, albo wygenerują ileś przypadków danych, które są podobne do tej procesji i po raz kolejny zostanie to włożone do takiego dużego, Trenowania i potem kolejne, kolejne yy generacje, no czy, czy, czy po, po nowym deploymencie modelu po trenowaniu, ten model będzie faktycznie unikał tej procesji yy w, w, w odpowiednim dystansie, przy czym będą jeszcze jakieś inne problemy, które on będzie miał, i jeżeli one nie zostaną proaktywnie yy zaadresowane, czyli na przykład nie zostaną wokół w ramach nich zebrane dane. To będzie wciąż popełniał e, błąd. A nie masz poczucia, że granicą rozwoju AI jest fizyka, nasza wiedza o otaczającym nas świecie, no bo my nie jesteśmy w stanie e, nakarmić modeli danymi o rzeczach, których nie rozumiemy i których nie wiemy. Nie wiem, na przykład nie wiemy, co jest źródłem grawitacji, nie wiemy, co łączy świat klasyczny i kwantowy. Nie wiemy, jak rodzi się ludzka świadomość. W związku z tym nie możemy tych procesów utrwalić danymi. Mamy tą, taką, te puzzle, ale one nie są jeszcze pełne. I teraz, jak możemy stworzyć w modelu wierną kopię rzeczywistości, skoro nie wiemy, jak ta rzeczywistość funkcjonuje? Mamy tak naprawdę dwa główne procesy, jak jesteśmy w stanie wkładać wiedzę do modeli. Czyli jeden to jest tak zwany pre-training. Gdzie zbieramy dużą ilość danych, przykładowo danych ludzkich z internetu, gdzie trenujemy model do przewidywania kolejnego słowa. I w tym przypadku model uczy się tak naprawdę w jakimś stopniu pojąć to, co myśmy już dotychczasowo pojęli. Przy czym, tak jak mówisz, no, byłoby ciężko w taki sposób dojść do tego, żeby model zrozumiał czegoś, czego my nie rozumiemy. Przy czym też nie jest to pewne i zaraz ci powiem, czemu to nie jest koniecznie pewne, że takie coś jest niemożliwe. Drugą, a drugim procesem, który mamy w ramach trenowania, to jest tak zwany reinforcement learning, gdzie dajemy modelowi nagrodę za właściwe zachowanie. I w, takim, i w przypadku reinforcement learningu, w dziedzinach o, ograniczonej, no, o w ograniczonych dziedzinach, czyli tak przykładowo Go, byliśmy w stanie wytrenować modele, które Wymyśliły ruchy takie w Go, których ludzie przez tysiące lat, grający w tę grę, nie byli w stanie wymyślić. To Go jest podobne. Ale, ale wiesz, wymyślili ruchy, ale w oparciu o zasady, które znał. Ja mówię o momencie, w którym model nie, nie, nie został nakarmiony zasadami, regułami tej gry. Bo tutaj nakarmiliśmy go regułami, ale my nie znamy reguł Światem. działania świata. To mogę powiedzieć tak: w tym momencie w OpenAI rozważamy następującą klasyfikację tego, jakie my widzimy, takie poziomy rozwoju AI czy AGI, i to może troszeczkę sklaryfikuję, kiedy myślę, że model będzie w stanie nawet wymyślić coś, czego nie wiemy. Jest tak, że rozpoznajemy pięć poziomów. Poziom numer jeden to jest poziom taki, że model jest w stanie mieć konwersację z tobą. jest tak naprawdę poziom mniej więcej tego, że model przechodzi test Turinga. Tak jest, że, że test Turinga to jest test, w którym człowiek nie jest w stanie rozróżnić, czy rozmawia z drugim człowiekiem, czy rozmawia z komputerem. No i teraz okazuje się w przypadku. Obecnych modeli językowych, faktycznie one są już na takim poziomie, że zaczyna być dosyć ciężkie dla człowieka powiedzenie, czy on rozmawia z człowiekiem czy z komputerem. Być może człowiek jest w stanie rozróżnić, czy rozmawia z człowiekiem czy z komputerem na podstawie tego, jak jest opóźnienie odpowiedzi takich e, e, nawet niebezpośrednio treści. Teraz poziom drugi, który e, e, uważamy, że bardzo niedaleko przyjdzie, e, myślimy na temat takich modeli, e, które są w stanie rozwiązywać problemy, które wymagają dziesięciominutowego rozumowania. Czyli, na przykład, jest zadanie z matematyki, przy którym ja bym się musiał zastanowić, że nie jestem w stanie powiedzieć, jaka jest odpowiedź od razu. I to jest mniej więcej kolejny poziom, który tak naprawdę się okazuje, że jest znacząco inny od poziomu tego pierwszego. Jak możesz pomyśleć na temat poziomu pierwszego. To jest model, mówisz mu coś, on od razu ci odpowiada. W przypadku drugim to, ten, to w przypadku rozumowania to trzeba różne drogi rozważyć, trzeba, trzeba, z, trzeba zrozumieć głęboko, co, co te słowa w tym zadaniu znaczą, co w ogóle jest problemem. I, i to będzie tak, że będziemy mieli modele, które w, w różnorodnych dziedzinach tam matematyka, fizyka, biologia, e, informatyka są w stanie rozwiązać zadania, które są nietrywialne. Okay. To, nie jest, to nie jest cały czas potwierdzanie, szukanie dowodów na twierdzenia, ale to jest rozwiązywanie nietrywialnych zadań. No, mogę powiedzieć, dowody nawet małych twierdzeń również. Mm -hmm. Teraz poziom trzeci, jaki rozważamy, to jest poziom, w którym będziemy mieli modele e, e, nazywane agentami, które są w stanie wykonywać dłuższe zadania w świecie. Czyli przykładowo. E, Mówisz modelowi, słuchaj, e, chciałbym, żebyś zbudował dla mnie stronę internetową i on teraz bierze, bierze wykupuje jakąś domenę, bierze, zaczyna pisać w Heroku, e, ma jakiś serwer Heroku zarezerwowany, zaczyna, e, zaczyna pisać kod, zaczyna uploadować kod, e, na, na sam koniec, e, czy nie wiem, w połowie tej pracy zaczyna ci wysyłać jakieś mockupy, i się pyta, który chcesz, być może nawet maila ci wysyła, to wiesz, tam dwie godziny później się wydarzyło po tym, jak ty poprosiłeś tego modelu, to tam wiesz, to on wiesz cały czas przetwarza, przetwarza. Jest tak, że też wykonuje akcje w świecie. To jest potężną różnicą to, że w przypadku ChatGPT możesz pomyśleć, jest tak, że jeżeli by spróbował nawet w tym momencie, żeby on wykonywał akcje w świecie i nie jeden człowiek spróbował takie coś zaimplementować, to jest tak, że dosyć szybko on Zgubi się nie będzie, w stanie, nie będzie w stanie ruszyć się do przodu. W przypadku agentów wydaje nam się, że dojdziemy do modeli, które są w stanie rozwiązywać zadania, które zajmują godziny albo dni. Wymagają. Wciąż to są zadania na ludzkim poziomie. My wciąż pytając się na temat, czegoś, co jest poza ludzkim poziomem, to jest wciąż poziom ludzki. Jest tak, że to wymaga chodzenia po internecie, zbierania informacji, pisanie kodu, jakieś wizualizacje, danie tego wszystkiego razem i zrobienie tego bardzo konkretnie, tak, mhm. że, żeby to nie było pełne błędów. To jest trzeci poziom. Teraz czwarty poziom, który my rozważamy, to jest dokładnie naukowiec albo innowa jakiś yy, yy, naukowiec. W przypadku naukowca. To jest tak, że naukow... naukowcowi zajmuje miesiące czasu, toż nie mówimy o minutach czy dniach, miesiące czasu myślenia na temat rzeczy, na których wiele osób już myślało. Samie Patrzenie się. Pięt... Dziesiątki lat. Dziesiątki lat. się z różnej perspektywy. Wiesz, to jest też tak w przypadku naukowców, że nieraz się okazuje, że to nasze założenia były złe. Że to, że mieliśmy masę, masz, jako naukowiec masz masę rozważań, które bazują na jakichś założeniach i na, tak jak w przypadku, nie wiem, Einsteina, było, było tak, że zdał sobie sprawę, że może założenie na temat tego, że czas jest stały, że, że czas jest, jest współdzielony przez każdego, z, jest, jest, jest ciągły w internecie, współdzielony, jest tylko jeden, jedna... E, Oś czasu. To się okazało, to było założenie, z którym się nikt nie spodziewał, że to może być założenie. No i pewnie my mamy ileś założeń, które nawet blokują nas przed nowymi odkryciami. I to będzie taki poziom czwarty, tak naprawdę. A piąty? Piąty poziom to jest poziom, kiedy AI jest na tyle kompetentne, że jest w stanie prowadzić całe organizacje. Czyli, na przykład, masz sobie firmę, która ma typowo tysiąc ludzi. Ma, ma firma tam... Ten... do tego, żeby planować, analizować, podejmować samodzielnie decyzje. No, no mogę powiedzieć, jest tak, że, e, że w przypadku AGI e, to e, z, tak zda, 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 zdaliśmy sobie sprawę, e, że ludzie myślą na temat takiego punktu, że w momencie jak zostanie osiągnięty, to już mówimy, to jest AGI. E, przy czym... E, Uważam, że to jest niewłaściwy sposób myślenia na temat y, tej technologii. To jest AGI, to jest klasa technologii. To jest tak samo jak komputer. Masz różne rodzaje komputerów, małe, duże, w zegarkach, w telefonie. To fascynujące. Y, I to jest, c, i to I to jest, nigdy jest cała nie kategoria. nie mogę mieć jednego punktu, w którym powiem, o, to już jest. OpenAI udostępniło AGI. AGI. Y y y tak, i teraz przykładowo, nawet jak się patrzy na ChatGPT. GPT, jest tak, że w tym momencie ChatGPT e, przeszło tu test Turinga. Test Turinga e, historycznie ZOS był uważany za test, który wskazuje na to, że, że maszyny są inteligentne. Się okazało, ChatGPT przeszedł test Turinga, nawet nikt tego nie zauważył. To, było, to nie było żadne. To nie biegniecie dalej. To nie było żadnym takim wielkim announcement. Mhm. E, i to tak naprawdę troszeczkę zależy od tej definicji, co uważasz za AGI. My no jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że spytasz, masz zadania. Masz na przykład zadanie tego, żeby model pisał e, wiersze z, wiersz z, z jakimiś e, constrainami, brakuje mi czasami słów mm -hmm. po polsku. Wiersz, z, 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 w którym wymagasz na przykład Każda, literka, pierwsza, każda pierwsza literka w, w, w każdej linii, to jest A. No I teraz dla mnie to by było bardzo ciężkie napisanie tak, takiego wiersza. E, mogę powiedzieć, to, te, 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 ten problem staje się tak naprawdę superludzki. ludzki. Jest tak, że bardzo ciężko jest wysokiej jakości takie wiersze pisać. W tym momencie modele są bez problemu, takie coś są w stanie zrobić. E, i, I jest to w jakimś stopniu super ludzkie. Przy czym to jest tak, że y, masz masę tych rodzajów kompetencji i teraz te modele jest... zwiększa się kompetencja po wszystkich dziedzinach i na niektórych dziedzinach szybciej niż na innych zostanie osiągnięty poziom ludzki, przy czym w momencie, jeżeli zostanie osiągnięty poziom ludzki na wszystkich dziedzinach, to będą dziedziny, na których ten poziom jest super ludzki dawno dawno dawno, 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 dawno temu. temu. Kiedy to będzie? Kiedy dojdziemy do piątego poziomu? Ciężko powiedzieć, to jest, jest yy, tak naprawdę dużo rzeczy, trochę zależy. Czy o tak? Mógłbym powiedzieć z mojej perspektywy 99%, że to będzie krócej niż 10 lat? Yy, jest też tak, że nawet przy każdej z czy tak, tak jak się patrzysz na ten yy, cały etap ewolucji, nawet organizmów, Y, Przejście, te, te organizmy y, po, pojedynczo-komórkowe istniały miliard lat. Tak? Czy ponad miliard lat? Potem wielokomórkowe istniały troszeczkę krócej. Czy, 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 czy ten czas, kiedy one tylko istniały, ten, ten czas ewolucji pomiędzy wielokomórkowymi organizmami, tak, 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 tak. On się skracał. Tak. Się skracał. Tak, tak. I teraz, jak się patrzysz nawet na historię rozwoju ludzkiego. Jesteśmy w, Jesteśmy w podobnej sytuacji. Jest tak, homo sapiens istnieje 200 tysięcy lat, teraz pierwsze miasta istnieją, pojawiły się 20 tysięcy lat temu, teraz masz przykładowo ta industrializacja, pojawiła się 200 lat temu, 300 lat temu, raz masz komputery się pojawiły się 60 lat temu, 70 lat temu, internet się pojawił 30 lat temu, więc się każdy z tych etapów skraca, i wydaje mi się, że coś podobnego tutaj będzie. Też jest tak, że y, pewnie, pewnie trzeba wziąć pod uwagę, że, że y, z elementów, y, które jeszcze mogą współuczestniczyć w tym, jak długo to zajmie, to jest na przykład regulacje i to, y, jak y, jak to się integruje ze, ze społeczeństwem. Mogę powiedzieć, że to będzie nietrywialna integracja tej technologii ze społeczeństwem. O tym, o tym jeszcze porozmawiamy, ale chciałbym jeszcze hmm, zaprezentować Ci pewne moje wyobrażenie, żeby je skonfrontować z Tobą. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Afryce na sawannie. No i tam chodzi jakiś dziki kot. Zabieramy go z tej sawanny Wkładamy do laboratorium i e, tworzymy sztuczną rasę kota łącząc go z kotem domowym. Okay. E, czyli co robimy? No, kopiujemy fragment teorii ewolucji zasady doboru e, naturalnego. E, stworzyliśmy rasę, która nawet nie ma żadnych wad genetycznych. Dochowaliśmy wszelkich zasad, precyzji, biologii, w molekularnej, i chcemy tego kota wypuścić. Na sawannę, wypuszczamy go, i w większości też te syntetyczne rasy kotów nie byłyby w stanie tam przetrwać. Okay. No nie byłyby, bo my nie wiemy, jakie czynniki środowiskowe wpłynęły na to, że w procesie ewolucji powstał ten konkretny kot w tym konkretnym środowisku. I teraz, czy to nie jest tak, że my tworzymy dzisiaj modele, kopiując tylko pewne fragmenty, Czynników, które wpływają na to, co my nazywamy świadomością. Albo co my nazywamy człowieczeństwem, choć nie lubię tego słowa, bo nikt nie wie, co to jest. Świadomość też nikt nie wie, ale już bardziej. Nie masz takiego poczucia, że to jest trochę tak jak tworzenie sztucznych razy zwierząt. Czy, tak, wpierw mogę powiedzieć, z nią chęcią porozmawiamy na temat samej świadomości. Jest tak, że Teraz co zrobimy, że jest tak, że w tym momencie mamy modele, które są w stanie replikować jakieś wartości ludzkie yy, w ramach świadomości. Tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, co tam, co, co, w jakim stopniu te modele są świadome, albo nie są świadome. I to jest tak naprawdę osobne pytanie filozoficzne, albo w pewnym momencie to będzie pytanie techniczne. Tak naprawdę nikt nawet nie wie, jak się za to zabrać w sposób. Yy, no techniczne. Chyba, że Ty masz na, 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 na myśli coś w stylu sumienie. Czy Ty masz. Czy... Nie, zaraz o świadomości porozmawiamy, ale mam na myśli coś zupełnie innego. Mam po prostu na myśli to, że to jest ułomne. Na 100%. Że to, co my tworzymy, jest ułomne. Przykładem idealnym jest też yy, to, że pols ludzki mózg, polski też, ale ludzki mózg potrzebuje 20 watów. A model językowy potrzebuje 10 do 9. Że jak bardzo my nie potrafimy tej biologii dogonić zupełnie, że to jest tak bardzo ułomne. Czym mógłbym powiedzieć, to jest trochę tak, jak na przykład patrzysz się na, porównasz sobie ptaki z samolotem. Jest tak, że ptak jest bardzo lekki. Ptak również macha skrzydłami. Jest w stanie być strasznie akrobatyczny. To jest nawet niewiarygodne, jak ptak jest w stanie przelecieć przez drzewo. Mhm. Samolot jest ciężki. Samolot może ważyć tonę czy wiele ton. Yy, I ma jakieś komponenty, które są współdzielone z tym ptakiem, ale zarazem inny. Jest na tyle inny, no, że możesz przez Atlantyk yy, wziąć tym samolotem, przewieźć. Yy, 400 ludzi, tak? E, więc mi się wydaje, że troszeczkę w podobnej sytuacji będziemy. To, że te modele, mógłbym, e, jest tak. Jest tak, że zapewne są różnice. E, no, są różnice e, w ramach tego, jak, e, jak e, ekonomiczny jest mózg. Jak bardzo małe w stanie wykorzystać energii? Jak bardzo mało danych jest w stanie wykorzystać? Przy czym masz powiedzieć, że z jednej perspektywy to i być może zostanie odkryte nawet jak coś takiego wykonać jak doprowadzić do tego, żeby te modele tak małą liczbę danych wykorzystywały. Przy czym jest też w pewnym stopniu takie. Czy jest tak? W pierwszej kolejności można powiedzieć, że człowieka, mózg ludzki jest na tyle efektywny, ponieważ w ramach naszego DNA posiada dużo informacji yy, na temat tego, jak efektywnie wykorzystać rzeczywistość. Tak? No i teraz możesz powiedzieć, że to DNA posiada w sobie dane treningowe, które są rezultatem tego, że te DNA było trenowane na miliardach ludzi. Miałeś DNA, zostało, jest jakiś. Jest, ten, możesz pomyśleć na temat ewolucji, która, która tak naprawdę powoduje, że, że DNA jest przekazane, jeżeli organizm przeżył. Jest to jest to, inna bo, droga. Czy chcesz powiedzieć, że my możemy dojść do podobnego punktu, ale inną drogą niż ewolucja? Tak, jest tak. Historycznie nawet OpenAI ludzie rozważali. Y, y, rozważali zbudowanie sztucznej inteligencji jako coś bardziej podobnego do ewolucji. Przy czym, jeżeli popatrzysz się na ilość y, mocy obliczeniowej, która ewolucja wykorzystała, to to jest potężna, 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 to te, te 10, te, 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 te data center, które są teraz, wykorzystywane do trenowania tych modeli językowych, to jest nic. Ewolucja wykorzystała bardzo dużo. Moc obliczeniowej możesz powiedzieć, ewolucja może nie być super e, 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 w, wydajna obliczeniowo i to wiesz, to masz na skali tam miliardów lat, na komputery jest cała Ziemia. Masz, e, masz e, miliardy, e, e, nawet tak dopra, naprawdę musiałby popatrzeć się dokładnie na skalę. To masz taką różnorodność organizmów, e, i wiesz, no, i, i, i ewolucja odkryła inteligencję. Nawet się okazuje, że ewolucja odkryła inteligencję e, taką genera generalną pięć razy. To masz ludzi, e, słonie, czy ludzi, małpy, słonie, kruki, e, chyba delfiny i e, 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 oktopaj. E, czyli się okazuje, jako rezultat e, takiej potężnej e, optymalizacji inteligencja została odkryta kilkakrotnie. No i teraz z ciekawej rzeczy jest to, że w przypadku tych sieci neuronowych masz tak, że masz pierwszy taki etap trenowania, możesz pomyśleć na, te temat, na temat tego, on może tak naprawdę nawet nie ma znaczenia, że on wymaga takiej potężnej ilości danych czy mocy obliczeniowej. Jako produkt tego dostajesz model, który ma niewiarygodną właściwość, że w przypadku jednej rozmowy on jest w stanie się dosyć szybko nauczyć. W jednej rozmowie możesz z nim gadać i zrobi błąd, możesz, wiesz, mój, mój nawet, yy, 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 mój, yy, mój bratanek yy, tłumaczył gramatykę polskiego do, czy, 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 do jeszcze starszego modelu yy, i model był w stanie to podłapać w ramach jednej rozmowy. Czyli jest coś takiego dosyć niewiarygodnego, że masz jeden etap, w którym potrzeba bardzo dużej ilości danych, a potem jakoś przechodzimy troszeczkę do takiej właściwości tego, że w ramach jednej rozmowy ten model jest w stanie bardzo szybko się połapać. I, yy, i tak naprawdę koniec końców my byśmy chcieli dostać model taki, który yy, niezależnie od tego, co w pierwszej kolejności zostało zrobione, tam możesz mieć elektrownię atomowe, możesz wiesz, mieć wszystkie dane na świecie wtłoczone w niego, nie ma problemu. Ko koniec końców chciałbyś mieć model, taki, że jeżeli dasz mu nowy problem. Przykładowo problem może być globalne ocieplenie. Nie ma do niego rozwiązania, ale on wiesz zacznie rozkminiać, zacznie patrzeć, zacznie patrzeć się na będzie w stanie użyć małą ilość danych do tego, żeby rozwiązać problem. Jak my możemy mówić o świadomości ja, skoro my nie wiemy, jak z materii przekształca się świadomość? A więc nie możemy stworzyć wzoru matematycznego, który opisuje proces rodzenia się świadomości i algorytmu, który to opisuje? Czy. Mm, czy. Może zacznę z jakąś definicją, tak żeby, żebyśmy mogli rozmawiać na temat tej samej rzeczy? Mhm. Y Powiedziałbym następujący, jest tak. W przypadku rzeczywistości, jak postrzegamy rzeczywistość, jak światło wchodzi do naszego oku, czy, 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 czy dotyk przechodzi przez nasze nerwy dotykowe, wszystkie informacje wchodzą do mózgu jako prąd, jako bity. Teraz to, że ten mózg jest w naszej głowie, tak naprawdę. Z perspektywy mózgu to nie byłoby odróżnialne, jeżeli byby by siedział sobie w piwnicy w, w, w słoiku i te same bity by mu wchodziły przez kabelek do środka. Czyli teraz jest ciekawą rzeczą to, że ten mózg on nie jest w stanie nigdy dotknąć rzeczywistości. On tylko widzi bity, tak. które wchodzą do mózgu. I teraz mózg robi, musi stworzyć symulację rzeczywistości. Immersyjny obraz świata. Dokładnie i świadomość to jest nasze doświadczenie tej symulacji i takie pytanie w ogóle filozoficzne jest czemu człowiek ma takie doświadczenie tej symulacji można sobie wyobrazić z takiej filozoficzny eksperyment się nazywa filozoficzny zombie kiedy byłby człowiek który się zachowuje tak samo jak się każdy człowiek zachowuje przy czym przy czym nie miałby takiego wewnętrznego kina, wewnętrznej tej, tej, tej symulacji. Teraz spytasz, spytałeś się mnie, jak można by było sprawdzić, czy sztuczna inteligencja coś takiego ma. I wydaje mi się, że tak, mam dwa główne pomysły, z którymi się mogę z tobą podzielić. I mogę powiedzieć, co może, co może być istotnym elementem, żeby ta świadomość się zrodziła. Wydaje mi się, że dosyć istotnym elementem to tak. Yy, trenowaliśmy jakiś czas temu modele w 3D świecie. Okay? Modele, które tam zbierają jabłka czy, czy jakieś punkty w grze komputerowej. I yy, w przypadku modeli jesteśmy w stanie nawet zrozumieć czy zwizualizować, co model widzi. Okay? Teraz się okazuje, że Początkowo, jak zaczynasz ten model trenować, on jest w stanie bardzo proste rzeczy rozróżnić. Jestem w stanie rozróżnić niebo od ziemi. Tak. Póki w czasie zaczyna być w stanie rozróżnić, gdzie są te jabłka, do których biegnie. I ciekawą rzeczą jest to, że też jesteśmy w stanie wziąć ten model rzeczywistości, tego jesteśmy w stanie wziąć ten model, jesteśmy w stanie się nawet go spytać, co myślisz, że zobaczy, jeżeli się obróci jego głowę. Zaczyna w pierwszej kolejności troszeczkę sobie wyobrażać, co zobaczy. W pewnym momencie jest to ciekawe to, że jest tak, że na samym początku, jeżeli nawet spytasz się go, co zobaczy, jak się obróci o 360 stopni, to on myśli, że zobaczy coś innego. A w pewnym momencie klika, jest w stanie, zdaje sobie sprawę z tego, że jak się obróci po 360 stopni, to zobaczy to samo, czyli zaczyna lepiej rozumieć tą 3D rzeczywistość. I teraz z ciekawych rzeczy jest to, że. w e, to mogę hipotyzować, że w pewnym momencie w ramach y, takiej symulacji ten model musi zacząć musieć symulować swoje własne istnienie, ponieważ on sam uczestniczy w zmianie rzeczywistości. Tak samo jak na samym początku y, ten model rozumie to, że jest niebo, ziemia, rozumie gdzie są te jabłka, ponieważ one są istotne dla przetrwania. W pewnym momencie coś kliknie, i w pewnym momencie jest jeszcze tak, że 3D rzeczywistość zaczyna rozumieć, w pewnym momencie coś... Ktoś kliknie, to jest co? To jest zakres danych? Ym, mogę... Ym, czy... Mógłbym powiedzieć tak. W przypadku sieci neuronowych ym, one próbują ym, ym, zrobić... Ym, próbuj, czy, czy Próbują s, s, no, Trenowanie doprowadza do tego, że mają reprezentację, w którą są w stanie rozwiązywać różnego typu zadania. No i teraz ta reprezentacja początkowo bierze pod uwagę proste elementy, coraz bardziej skomplikowane, i w pewnym momencie zaczyna brać nawet pod uwagę istnienie samego tego agenta w ramach tej symulacji. Początkowo tego agenta nawet nie było. W tej symulacji to tak, te, te zrozumienie tego agenta rzeczywistości było na tyle małe, że nawet sobie nie zdawał z tego sprawy. I w pewnym momencie no, pojawił się w swojej własnej symulacji. Yy, I mógłbym powiedzieć, to jest może moment takiej samoświadomości, co może być troszeczkę inne od świadomości. Yy, A jeśli przyjmiemy, że świadomość to jest efekt kwantowy, jest taka możliwość no to nigdy tego nie osiągniemy. No z komputerami kwantowymi e, zostałaby osiągnięta. Czy mogę powiedzieć, i, i, jest tak, e, jest taka możliwość... E, rożę, z komputerami ben... kwantowymi osiągnęlibyśmy symulację efektu kwantowego, ale efektu kwantowego na takim etapie, na takim poziomie e, cząsteczkowym nie osiągniemy e, w, w modelu językowym. Mogę powiedzieć, no, jeżeli zostałoby zrozumiane, czym jest świadomość, to wtedy można sprawić to zbudować. Jeżeli nie, zostanie, jeżeli nie jesteśmy w stanie zrozumieć, no to ciężko jest to zbudować. Ehm, przy czym. E... O Penrose mówił. No, e, tak. Penrose bardzo mocno e, sugerował, że wynika to z efektu kwantowego. Jest tak, że przychodzą do mojej głowy dwa eksperymenty, które mogłyby e, wskazać na to, czy modele e, mają świadomość. Jeden eksperyment Byłby coś w stylu takim, że w pierwszej kolejności bierzemy wszystkie dane treningowe modelu i eliminujemy jakiekolwiek wspomnienie na temat świadomości. W ogóle o tym nie mówimy. Trenujemy model na takich danych. No i teraz pytanie, czy ten model nagle będzie w stanie, wiesz, jak masz z nim rozmowę na ten temat, to mówi: A, tak, no zauważyłem, że coś jest w takim stylu. Nie, nie, nie tak się zastanawiałem na ten temat, nie wiedziałem jak o tym powiedzieć. To jest takie trochę dziwne, czuć się w ten sposób. No jak jak miał, byłoby tak, że nie było w danych treningowych y, nic w tym stylu i nagle modele y, wspominają na temat y, tego, że mają tego typu doświadczenie, to by była wskazówka na to, że faktycznie mogą mieć y, świadomość. Y, to jest jedna możliwość. Druga z możliwości, jaka przychodzi do mojej głowy, to jest coś w stylu, jeżeli AI by było podłączone do mózgu i człowiek e, miałby doświadczenie takie, że jego świadomość się e, e, poszerza jako rezultat tego. Przy czym ten drugi eksperyment e, ma pewne mankamenty. W przypadku, e, na przykład w przypadku e, psychodelików, może zostać podany psychodelik człowiekowi, psychodelik sam w sobie nieświadomy. Ale człowiek mówi, o, moja świadomość się rozszerzyła, więc y, to nie jest koniecznie prawdą to, że jeżeli sieć neuronowa mia nie miałaby świadomości, to, to mogło być tak, że sieć neuronowa nie ma świadomości, przy czym podłączenie jej do mózgu daje doświadczenie zwiększenia tej świadomości. Myślisz, że kiedyś modelem będą mogły być takim powerbankiem dla mózgu? Ja, myślę, że tak, czemu nie? Znaczy... Dlaczego ja je halucynuję? Mogę powiedzieć moją perspektywę, moim zdaniem, z czego to wynika. Jest tak, że standardowym sposobem trenowania tych modeli wygląda tak. W pierwszej kolejności trenujemy go na wszystkich danych z internetu, po to, żeby w każdym artykule przewidywał kolejne słowo kolejne słowo, kolejne słowo. I okazuje się, że ten sposób wtłoczenia do modelu dużej ilości wiedzy i są powody takie fundamentalne nawet, czemu jest to sposób tłoczenia dużej ilości wiedzy. Teraz drugim etapem jest tak zwany etap post-trenowaniem, w którym, w którym robi się tak, że człowiek, Patrzy się na różne odpowiedzi modelu i mówi, ja lubię tę odpowiedź bardziej niż tamtą. I w przypadku postrenowania ten model się trenuje po to, tre, trenuje się pod to, to się trenuje go nawet z reinforcement learningiem, trenuje się go do tego, żeby dawał więcej odpowiedzi, które ludzie lubią. Okay. I teraz w przypadku halucynacji Problem polega na tym, że model może mówić w sposób pewny na temat rzeczy, których nie wie. Okay? Teraz z czego to wynika? Jeżeli się patrzymy na temat tego, jak ten model jest trenowany z człowiekiem, to e, człowiek e, będzie dawał modelowi nagrodę za to, jak model opowiedział w taki sposób, jak ten człowiek lubi. E, Rzadko kiedy on będzie mu dawał nagrodę za to, że ten człowiek, że mu człowiekowi powiedział nie wiem. Może być tak, że dał kilka odpowiedzi, w jednej z tych odpowiedzi on zgadnął i człowiek wybrał, o, lubię tę odpowiedź, ta odpowiedź faktycznie zawierała i jest właściwa, a model zgadnął. I teraz w ten sposób model jest uczony do tego, żeby zawsze dawać odpowiedź, nawet jak nie wie, a jak nie wie, to niech zgaduje, bo człowiek w przypadku tych y, danych, prefe, w tych przypadkach dawał preferencję, on wolał tę odpowiedź, kiedy model skadnął, niż kiedy model powiedział, że nie Czyli wie. też powiedzieć, że przyczyną halucynacji może być ta granica pomiędzy wiedzą i niewiedzą. Wiedzą, wiedzą nie? i nie wiedzą. I teraz, w momencie, jak człowiek trenuje model, jak człowiek mówi to, co on lubi, to człowiek mówi: Ja lubię, jak ty mi dasz odpowiedź. A te, może być tak, że. Człowiek nie wie, co model wie, czego nie wie. On mówi, ja zawsze lubię, jak ty mi dasz odpowiedź. I no, trenujemy model po to, żeby on zawsze dał odpowiedź, niezależnie od tego, czy on wie, czy nie wie. Więc w ramach obecnego trenowania, w ramach jak ten feedback jest dawany przez człowieka na ostatnim etapie, ten feedback prowadzi do tego, że ten model odpowiada, niezależnie od tego, czy ma tą wiedzę, czy nie. Jakby sobie macie zamiar z tym poradzić? Jest, 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 ileś e, fundamentalnych e, pomysłów. To jest tak naprawdę, no zobaczymy, co, co działa. E, z takich istotnych rzeczy jest, moim zdaniem, jest albo doprowadzenie do tego, żeby e, nauczyć modele w taki sposób, żeby one były w stanie e, dać prawdopodobieństwo, czyli e, e, powiedzieć na temat swej pewności w momencie, jak dają dane sformułowanie, i da się zmodyfikować sposób trenowania, czy jak te dane wyglądają, do tego, żeby model był w stanie powiedzieć 80%, że to jest ta odpowiedź, 10%, że to jest ta odpowiedź, 5%, że to jest ta odpowiedź. Jeżeli będziemy w stanie wytrenować modele po to, żeby one były w stanie zrozumieć to, co wiedzą versus to, co nie wiedzą, to będziemy wtedy w stanie doprowadzić do tego, że nawet w słowach to mówią. Bez tak, że... z ciekawej, czy tak jeszcze kroczek do, do tyłu. Z ciekawej rzeczy jest to, że jak się wytrenuje model ten na całym internecie i ten model się spyta, y, da mu się pytania ABCD. spyta się go, y, słuchaj, y, spyta się nawet go na jakieś na, 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 na tematy, gdzie jest nie do końca wiadomo. Dam, przedstawi mu się problem jako ABCD przykładowo, nie wiem, liczba filmów, które są popularne przez kogoś, ktoś uważa, że to jest 5, ktoś uważa, że to jest sześć, ktoś uważa, że to są trzy, jeżeli się spyta tego pre-trained model jako ABCD takie pytania, to on w ramach ABCD, on jest w stanie bardzo dobrze powiedzieć, Dać, przypo, przyporządkować do tego prawdopodobieństwa. Przy czym, w przypadku, kiedy y, wykonuje się postrenowanie, to, to doprowadza do tego, że ten model się staje overconfident, za pewny siebie i się staje zarazem pewny siebie w ramach nawet tematów, których mało co wie. To nie jest pytanie natury filozoficznej, tylko y, bardziej takiej technicznej. Czy. Możemy wyobrazić sobie stworzenie imersyjnego wyobrażenia bólu wewnątrz modelu językowego. Czy mogę powiedzieć: są dwa sposoby, które od razu przychodzą mi do głowy. Pierwszy sposób, w tym momencie możesz powiedzieć do modelu, możesz powiedzieć modelowi: Słuchaj, wyobraź sobie, że jesteś pacjentem, który ma nieuleczalnego raka i jesteś w potężnej ilości bólu. Tak, i nie da się tego bólu zatrzymać. Teraz pytanie, czy to doprowadza do tego, że ten model czuje ból, czy tylko udaje? To jest jedna z opcji? Tak. Druga z opcji. Ja jest... bym odpowiedział. Zadał pytanie, czy nie wiem, wewnątrz sieci neuronowej, nie wiem, na poziomie jakiejś temperatury, czy tam dzieje się coś innego niż standardowo. Czy zadanie tego typu pytania powoduje, że on zachowa się jakoś inaczej niż standardowo w tego typu sytuacji? Będzie chciał uniknąć tego? Znaczy, nie będzie chciał być w takiej sytuacji. Tylko pytanie, czy to jest. No to nie jest forma odczuwania, tylko to jest, rozumiem, jakieś cały czas wyobrażenie. A jakbyśmy teraz połączyli taki model z y, jakąś infrastrukturą, z robotyką, gdzie sensory pozwolą mu odbierać. Głębiej, to będzie mógł odczuwać ten ból. Chwilę temu dałem taki przykład, nawet jak myślę, na teraz świadomości, że ten mózg dostaje bity informacji przez, yy, przez rdzeń i on nigdy, nasz mózg, nigdy nie dostaje, nie ma dostępu do rzeczywistości. Z perspektywy mózgu, on mógłby być w, 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 w piwnicy, w słoiku i dostawać te same bodźce i nie byłby w stanie tego rozróżnić, tak? Jeżeli, jeżeli dostałby te same bodźce, jeżeli byłby w stanie wysyłać bodźce i dostawać reakcje z tego. Więc mogę powiedzieć, z perspektywy yy, z perspektywy tej sieci neuronowej, to nie ma znaczenia, czy ona jest agentem, który istnieje w rzeczywistości, czy który istnieje w wirtualnej rzeczywistości. Możesz mieć grę komputerową, czy możesz chodzić po internecie. Yy, mogę powiedzieć, to moim zdaniem nie ma diametralnej różnicy. To, co mi się wydaje, że jest różnicą, to jest to, czy ten model jest trenowany na danych e, wielu ludzi, że on czyta na temat wielu ludzi, czy to jest model, który jest e, trenowany na swoim własnym doświadczeniu. Mhm. I możesz powiedzieć, że e, w, ty, w tym momencie e, My, no te modele głównie są trenowane tak naprawdę na potężnej ilości danych, i potem, jako własne doświadczenie, to oni są takimi. Jest był taki kiedyś film, Memento się nazywa, mm -hmm. o gostku, który e, tracił natychmiastowo pamięć. Miał bardzo krótką pamięć, to sobie tworzył tatuaże, żeby przypomnieć sobie e, różne rzeczy na ciele. I teraz te sieci neuronowe, one są trochę tak jak ten gostek Memento czyli one są w stanie pamiętać, co się dzieje w ramach jednej rozmowy, potem puf, znika. Yy, I w momencie, jak dojdziemy do tego, że te, ten model jest w stanie yy, żyć przez dużo dłuższy czas albo w, wciąż się uczyć, to też może być, to może być zrealizowane w różny sposób. Mógłbyś mieć taką sytuację, że ten model po prostu ma kontekst długości długośnie 10 milionów, 100 milionów, czy miliarda, i ten kontekst jest na tyle długi, że tam możesz mieć całe życie doświadczenia i w ramach tego kontekstu się uczy. Albo może wymagać to nowych algorytmów, które mają właściwość taką, że w momencie, w momencie z tych nowych danych, z nowej interakcji, jest stworzony jest jakiś update na, dla wag do tej sieci. Także ona się uczy z własnego doświadczenia, a nie tylko, nie głównie w tym momencie, to wiesz, możesz pomyśleć sobie: 99, no większość nauki wynika z doświadczenia ludzi na Ziemi, z, z doświadczenia, które model czyta na internecie. Potem malutka ilość doświadczenia wynika z tego, jak ten model się zachowywał w ramach, u, u nas nazywamy ich trenerami AI-trenerami. Którzy mówią, ja lubię y, tą odpowiedź bardziej niż tamtą. I teraz w ramach rozmowy z Tobą to ona tak, że w ramach tego kontekstu coś tam troszeczkę się uczy, i po chwili, bum, całe wszystkie wspomnienia znikają. Teraz, jeżeli byś chciał, żeby ten model miał bardziej sens siebie, bardziej ciągłość doświadczenia, bardziej to było zintegrowane. Nie, bo... robię, nie, może, rob... Pff, nie może znikać. Dokładnie. A... Limitacją tego nie jest rozwoju i nie będzie energia po prostu schodząc na Ziemię. Jeżeli sobie, nie wiem, wiesz, spojrzymy na ludzki mózg, już o tym rozmawialiśmy, tak? 10 do 9 watów, sieć neuronowa 10 do 9, czyli miliardy razy więcej. A mamy sieć energo, energetyczną, tak naprawdę tworzoną przez Edisona w XIX wieku. Chyba myślę, że będzie więcej. Myślę, że tak, że. W pierwszej kolejności teraz jesteśmy na takim etapie, że jest. Brakuje, brakuje. Znaczy, tak, mógłbym powiedzieć, w tym momencie brakuje mocy obliczeniowej. Jest tak, że być może dojdziemy za jakiś czas do, do miejsca, że brakuje energii i pewnie ludzie zwiększą ilość energii, pewnie ludzie z, z, doprowadzą do tego, że te sieci będą bardziej oszczędne. To też jest tak, jak się patrzysz na ewolucję, jakiegokolwiek produktu, czy nie przykładowo patrzysz się na ewolucję samego komputera, to komputer, ten pierwszy taki duży, jeden z dużych takich komputerów, on się nazywał ENIAC, on był w wielkości mniej więcej 3 metry i robił 300 operacji na sekundę. Tak? No i teraz, jeżeli się patrzysz na nasz telefon komórkowy, to to są po prostu rzędy, 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 rzędy wielkości, szybciej jest to mniejsze. I myślę, że coś podobnego może się, no będzie dużo rodzajów tak naprawdę optymalizacji w ramach AI. Dotychczasowo to, co my widzimy, jest tak, że no, jest wiele tak naprawdę źródeł zrobienia tych modeli lepszych i się okazuje, że każde z tych źródeł tak naprawdę one się mnożą razem. Kiedyś rozmawialiśmy, pamiętam, o tym, że patrzysz na świat rozwoju sztucznej inteligencji tak trzyfazowo. Pierwsza to jest ta faza produktowa, dzisiaj, gdzie tworzymy po prostu produkty, różne firmy tworzą różne produkty i je coraz częściej integrujemy. Druga, poprawniej się, się mylę, druga to jest faza, w której państwa zrozumieją... Zaangażowane będą. Będą zaangażowane, zrozumieją, że inwestycja w AI... To jest inwestycja w ich pozycję geopolityczną, w ich bezpieczeństwo. I trzecia, najbardziej kontrowersyjna, faza, w której AI będzie gwarantem przetrwania gatunku ludzkiego. Nawet bym powiedział, trzecia faza to jest super inteligencja. Czyli masz tak, masz trzy fazy. W tym momencie ludzie tworzą przepiękne produkty, niewiarygodne i będzie ich więcej. Będą po prostu, będą. Tak naprawdę większość software'u będzie miała w sobie jakieś AI. No integrujemy narzędzia. Y tak, to, to wiesz, będzie tak, że tak naprawdę przestanie być software, który nie ma w sobie AI. Przestanie istnieć software. Już zaczynamy powolutku wchodzić w etap taki, że państwa się angażują w AI. Zaczynają państwa rozumieć to, że AI jest czymś bardzo istotnym. Bym powiedział, prawdopodobnie w 2000. 2000, może 25, może szóstym, AI będzie głównym tematem rozmowy na Ziemi. To będzie główny, główny, Który? główny. Myślę, w ciągu półtorej roku. Więc tak zwiększa się, zwiększa się, zwiększa się. To wiesz, że to, to jest mniej więcej etap taki, że już będziesz miał dużo agentów, którzy wykonują różne rzeczy na świecie. Będzie sytuacja taka, że nagle zacznę to faktycznie mieć y, wpływ na rynek pracy. Jak w tym momencie jesteśmy jeszcze w takiej sytuacji, że chat pomimo tego, że jest y, tam, niewiarygodnym produktem, jeżeli się patrzysz na przykład na skali świata, na skali ekonomii, to nie występuje chat jako coś, co wpływa na ekonomię. Jest tak, że to może jakoś niebezpośrednio, y, ale nie jest tak, że wpływ na ekonomię Dowiedzielibyśmy się, gdybyście wyłączyli Chad GPT. Wtedy byśmy się dowiedzieli, jaki jest wpływ na ekonomię, w jaki sposób zareagowała giełda, e, w jaki sposób zareagowały firmy. No dobra, no to chyba Polska w takim razie nie bardzo to rozumie, bo taka dygresja. W Polsce powstaje fundusz AI, rządowy fundusz AI, e, z budżetem 40 milionów złotych. To bardzo mało. E, no to, dobra. To, to bardzo mało i, i to wiesz, to. to... To jest tak, że Polska ma zarazem bardzo dużo e, bardzo mądrych programistów i może to być potężne szansa na to, żeby, żeby potworzyć niewiarygodną technologię, żeby być państwem, które jest bardziej rozpoznawane w świecie, żeby być w stanie zbudować coś pięknego, niewiarygodnego. A ta trzecia faza. Ta trzecia faza też ciekawe. To jest faza, w której zostaną zbudowane maszyny, które są zdecydowanie mądrzejsze od człowieka super inteligencja. I to już będzie taki etap, mógłbym powiedzieć, państwa bardziej mogą myśleć na temat kooperacji. O ile w pierwszym, na pierwszym etapie to może być tak, że każdy chce dla siebie jak najlepiej w tym ostatnim etapie może być mocno zrozumiane, to jak istotna jest nasza kooperacja, ale też zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę do końca. Jest tak, że. że no. Tak sobie wyobraź, wyobraź sobie rozmawianie z komputerem. Rozmawiasz z komputerem. No i każda jedną rzecz, którą słyszysz, no po prostu ma taki głęboki sens. Rozmawiasz z kimś, kto no, w każdej jednej dziedzinie jest po prostu mądrzejszy, wiesz. Pytasz, jest w stanie dla ciebie stworzyć nowy chip, jest w stanie e, głęboko zrozumieć e, e, naukową literaturę, wymyślić faktycznie nowe rzeczy, no jest w stanie faktycznie poprowadzić całą firmę wirtualną. AI będzie upgrade'owało wtedy człowieka? E, myślę, że upgrade'owanie człowieka nawet się zacznie, w, wiesz, test też... E, Ugradowanie człowieka do jakiego stopnia, nawet się teraz z, z, z odbywa. To, wiesz, to też tak troszeczkę zależy od interpretacji. W tym momencie mamy do swojej dyspozycji y, wynalazki, które w przeszłości mogły być uważane za magię. Wiesz, masz w tym momencie człowiek, możesz się poruszać tak szybko, jak żadne zwierzę nie jest w stanie się poruszać. Tak? Może być na, w samochodzie, czy, na, 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 czy, czy motorem. Masz w tym momencie. Urządzenie to jest dosyć niewiarygodne, i to, to jest tak, że my się do tego przyzwyczajamy, O komórkę zostawiam gdzieś indziej. Ja chciałem pokazać. Komórka jest takie malutkie urządzenie urządzenie wielkości paczki papierosów, które masz dostęp do całej wiedzy ludzkości. Jesteś w stanie się skomunikować z kimkolwiek, gdziekolwiek na świecie, bo sygnał się rozchodzi z prędkością światła. To jest po prostu niewiarygodne, że coś takiego zostało zbudowane, i yy, mogę powiedzieć. Oczywisty sposób, będzie więcej technologii, które doprowadzi do tego, że rzeczy, które by się wydawały magią, są rzeczywistością. A nie masz poczucia, że to my będziemy limitacją, ograniczeniem tego, że możemy powiedzieć nie, nie chcemy? Mogę być, czy o tak. To jest naprawdę, jeżeli ktoś powie ci, że wie, jak się rzeczy roz, będą rozwijały, to to, to jest nieprawda. Nikt nie wie, jak, jak to się odbędzie i moim zdaniem będzie, będzie potężne, różnie ludzie zareagują. Część ludzi powiedzą, my tego nie chcemy, część ludzi będzie to kochać i, i, i zobaczymy. I dwie rzeczy mogą się odbywać naraz i tak naprawdę dużo zależy od tego, jakie, jaka technologia będzie zbudowana, jak ona będzie pomagała, jakie będą faktycznie problemy, jakie zobaczymy. Nie masz poczucia, że AI w takim ujęciu będzie rodziło dysproporcje społeczne jeszcze silniej? Mogę powiedzieć, to po raz kolejny jest tak, że to może w jednym albo w drugim kierunku pójść. E, e, myślałem, e, historycznie myślałem, że to pójdzie w kierunku tego, że będzie ro, rodziło duże dysproporcje. Przy czym tymczasowo to, co zostało zaobserwowane, idzie w, o, w, w, w odwrotnym kierunku. Okazało się, że teraz dzięki ChatGPT ludzie, którzy przykładowo nie byliby w stanie kodować, są w stanie dzięki ChatGPT zbudować sobie stronkę internetową czy rozwiązać swoje problemy. Słyszałem ludzi mówiących, że z ChatGPT nagle mają takiego współzałożyciela swojej firmy mają dostęp do prawnika, do, do, do programisty, do naukowca, który jest w stanie im z wieloma rzeczami pomóc, który dotychczasowo nie byłby w stanie pomóc. Więc mogę powiedzieć, jest to takie nieoczywiste dla mnie, w którą stronę to pójdzie. Teraz jest, jest też taka perspektywa, jest też taka perspektywa, że jeżeli się patrzysz na kraje rozwijające, to jest taki wskaźnik, który mówi na temat tego, Jaka jest wartość y, pieniądza versus jaka jest wartość wysiłku fizycznego? Teraz, im kraje są bardziej rozwijające się, to się okazuje, że wartość pieniądza jest większa niż wa wartość wysiłku. Także, jeżeli masz pieniądze, jesteś w stanie je zainwestować. I teraz, z perspektywa, do której być może to pójdzie, doprowadzimy do tego, że jedyną rzeczą, która, jeżeli zastanawiamy się na temat limitu, jedyną rzeczą, która będzie miała znaczenie, to jest wtedy pieniądze do zainwestowania. Przy czym z rzeczy, którą e, chciałbym jeszcze e, e, się tutaj na, na chwilkę zatrzymać, jest tak, że jedną z perspektyw, które bardzo, które są wartościowe do wzięcia, jest rozważanie danego trendu. I powiedzenie, jak rzeczywistość będzie wyglądała, jeżeli się go popcha do na maksa, do samego końca. I to może być, może to odpowiadać y, temu, jak rzeczywistość może wyglądać. Alternatywnie, nieraz się y, historycznie wydarzyło tak, że w pewnym momencie ten trend się kończy, albo jest tak, że z powodów to może być powód regulacji, to może być powód tego, że, że po prostu. Y, ta technologia będzie inaczej zdeployowana, rzeczywistość będzie wyglądała inaczej. Też może być tak, że możemy być w sytuacji takiej, że jest dysproporcja, ale zarazem nawet ludzie, którzy są najbiedniejsi, żyją dużo lepiej niż obecna średnia czy obecnie bogaci ludzie. Myślałeś kiedyś o tym, że w listopadzie 2022 roku otworzyliście trochę takiego potwora. Mogę powiedzieć test. Myślałem na temat tego, że to, co otworzyliśmy, to zaczęło potężną ilość dyskusji. I y, potężna ilość dyskusji z ludźmi z, z, z wszystkich zakątków świata, z różnymi perspektywami. I to mi się wydaje bardzo wartościowe. I co ta dyskusja się dała? Y, na no, przykład. Y, jest tak, że o ile kilka lat temu o sztucznej inteligencji się rozmawiał bardzo abstrakcyjnie, czy rozmawiało się w ramach y, książek Sci-Fi. W tym momencie jest bardzo dużo. Jest tak, że dużo ludzi się zaangażowało w to. Zaangażowało się w to z różnych perspektyw. To masz nie tylko ludzi, którzy ty, y, masz zarazem różnego typu deweloperów, inżynierów, masz zarazem filozofów, masz zarazem prawników, masz zarazem lekarzy, którzy patrzą się na to i się zastanawiają, słuchaj, jeżeli w takim kierunku idzie rzeczywistość, i to wiesz, to też jest na przykład ciekawe, był taki ruch, to się nazywa lodaj, w Anglii to był ruch, w momencie jak zostały maszyny tekstylne zbudowane, to ludzie się bali o to, że oni stracą swoją pracę yy, i byli bardzo przeciwko temu. Ten ruch w ogóle miał taką właściwość, że oni niszczyli te maszyny. I, yy, i koniec końców ten ruch cały upadł. Yy, upadł. Okazało się, że jeżeli się patrzysz na pewną, yy, na rozwój technologiczny, yy, to masz, masz, masz tak naprawdę dwa wybory. Masz Jednym z wyborów jest wybór taki, że próbujesz budować cywilizację, która nie ma rozwoju technologicznego i jeżeli się patrzymy historycznie, się okazuje, że wiele cywilizacji, które takiego, które się nie rozwijały technologicznie, koniec końców upadły. To jest jedna, jedna opcja. Druga opcja jest taka, że Widzieliśmy niejednokrotnie to, że technologia była w stanie zaadresować jakieś problemy, które mamy. Nie chcę w tym momencie twierdzić, że technologia jest czymś, co jest fundamentalnie dobre. Jest tak, że to w dużym stopniu zależy od tego, w jaki stopniu, jak to będzie, z, jak to będzie udostępnione, jak będziemy tego używać. Przy czym jest tak, że AI jest technologią, która ma możliwość dania no, rozwiązania w dużej ilości naszych problemów. To jest tak, że, że fundamentalnie, jeżeli patrzysz się na pracę naukowca, praca naukowca polega na tym, że znajduje sobie jakiś problem, który chce rozwiązać, a sztuczna inteligencja jest, ma właściwość. Że jeżeli zostanie zbudowana, to jest w stanie rozwiązać wszystkie problemy. No tak, ale nawet sam Altman, o którym sam mówi, że jest wizjonerem. Mm -hmm. e, kiedyś nawet w, w którymś z tweetów napisałeś, czytałem, że go kochasz. Rozumiem, że w, pokazując relację waszą. Stworzył WorldCoin, o którym sam zresztą przygotowuje teraz film dokumentalny, mówiąc o tym, że to ma być jakaś recepta. Na tego e, Gina, którego wypuścił z butelki, e, udostępniając chat GPT, mający też wpływ na e, czarną stronę internetu, w tym boty, trudność z odróżnianiem ich od, od żywych ludzi, żywych użytkowników sieci. Czy, powiedziałbym, sztuczna inteligencja rozwiąże wiele problemów, które mamy dzisiaj i stworzy nowe problemy? których jeszcze dotychczasowo nie mieliśmy, albo były małe. Więc tego bym oczekiwał. Sam ten projekt WordCoinest to ciekawy projekt. On bazuje na pewnych założeniach. Ja jestem tym projektem podekscytowany. Zobaczymy, co z niego wyjdzie. Pomysł polega, mogę powiedzieć, co następujące założenia. Może tak jak ja o tym myślę. Okazuje się, że jeżeli patrzymy się w ogóle w dawnych czasach, w czasach średniowiecza na, na, takie na, na, na ilość dobrobytu ludzkiego, to były długie lata, kiedy ludzie y, żyli bardzo podobnie przez wiele generacji. Y, czyli to znaczy, że sami byli, byli odpowiedzialni za hodowanie swojego jedzenia, za tworzenie swoich własnych ubrań, tak samo jak ich rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie przez y, wiele pokoleń. I w tamtych czasach głównym sposobem myślenia na temat tego, jak się człowiek może wzbogacić, y, była wojna. Generalnie, jeżeli idziesz na wojnę, jesteś w stanie naprawdę się wzbogacić, a, y, a przez a, 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 m, mało bardzo mało dało się wzbogacić poprzez e, biznes. W ogóle nawet w tamtych czasach e, wierzyło się, że jeżeli robisz biznes, to jesteś złym człowiekiem. Tak? To znaczy, że tam jest jakaś eksploatacja. E, I czasy się zmieniły w momencie, kiedy e, doprowadziliśmy do tego, że no, zbudowaliśmy silnik parowy, zbudowaliśmy maszynę, które w stanie e, podnieść przykład. E, Podnieść coś, co wymagałoby siły setki ludzi. Tak? No, wkładasz do środka węgiel, nagle masz coś, maszynę, która jest w stanie e, taką potężną, e, ma taką e, potę potężną ilość mocy fizycznej. I się czasy diametralnie zmieniły. się zmieniły do takiego stopnia, że nawet ten Adam Smith pisał: Słuchaj, przez tworzenie biznesu, ty pomagasz Twoim pracownikom, pomagasz każdemu, do którego sprzedajesz ten. E, 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 swoje produkty i to w ogóle było rewolucyjne. Ludzie, e, ludzie byli tym zdziwieni. I nagle w ogóle weszliśmy w taki, e, taki okres e, czasu, że to jest, możesz, możesz tak pomyśleć na temat tego, że wcześniej byliśmy w takiej Zero sum game, czyli żeby, żebym ja miał, ty nie możesz mieć, e, muszę od ciebie zabrać. Po industrializacji weszliśmy w taki okres czasu, że być może nie chcesz zabijać swojego sąsiada, nie chcesz jego zabijać, bo może od ciebie kupi produkt. Mm -hmm. I, to, I to być może nawet doprowadziło do tego, że cały świat jest bardzo mocno ekonomicznie powiązany. I być może nawet doprowadziło do tego, że obecnie mamy dużo mniej wojen. Jest tak, że. Mniej jak 1% ludzi na świecie uczestniczy w konflikcie militarnym, kiedy w dawnych czasach to było tak, że 30% ludzi uczestniczyło w konfliktach militarnych. Więc to tak się diametralnie zmieniło, pomimo tego, że to ciężko jest nam to czuć, ponieważ myśmy nie żyli w średniowieczu. Teraz jest możliwe to, że będzie kolejny etap zmiany, E, tej produktywności, czyli przeszliśmy z, z takich zero sum game do positive sum, sum game i być może przejdziemy do takich gier, kiedy ta ilość dobrobytu jest po prostu bardzo duża, e, może być wytworzona e, i to też zmienia nagle dynamikę tego, co może być zrobione, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. E, sam z, e, z, z, zaczął taki projekt, nazywa się WorldCoin. E, projekt e, Motywacją tego projektu jest to, czy da się zbudować system, zakładając, przy czym to jest dalekie od tego, gdzie jesteśmy teraz, zakładając, że maszyny są w stanie wytworzyć potężną ilość dobrobytu. To czy mamy w ogóle jakikolwiek system taki, żebyśmy mogli ten dobrobyt dystrybuować do ludzi? A i to też jest nawet problematyczne. Jak to zrobić, żeby Ktoś nie, nie udawał, że jest człowiekiem, żeby jeden człowiek nie wziął wartości stu innych ludzi. No i został wymyślony projekt, który polega na tym, że w pierwszej kolejności musisz w sposób unikatowy być w stanie zidentyfikować człowieka. Chcesz go zidentyfikować w sposób jakiś taki kryptograficzny, taki, żeby faktycznie tego się nie dało łatwo złamać. I projekt bazuje, bazuje generalnie na tym, że identyfikuje człowieka na podstawie zdjęcia yy, oka. Przy czym te zdjęcie oka jest zachowywane w komputerze w taki sposób, że ty nawet nie możesz jego komuś przekazać. A tak? To nie jest tak, że oni zdjęcia robią i, i mówią, to jest Wojtka oko, to jest Maćka oko. To jest tak, że te zdjęcie oka jest yy, procesowane przez. Yy, sieć neuronową, jest tak, że jest zachowywane w komputerze e, reprezentacja tego oka e, i algorytm jest, e, jest tak, że w ogóle ten wordcoin, e, ten cały algorytm, jak on funkcjonuje, on e, chce doprowadzić do tego, że to jest, to jest znany dla ludzi, że całość jest open source'owa i oni chcieliby doprowadzić do tego, że, że oni nie są, e, że Całość jest zorganizowana w taki sposób, że żeby proces był zdecentralizowany. Bo w przypadku jakiegokolwiek scentralizowanego procesu jest możliwość atakowania... Yy, atakowania, atakowania. Ba bardzo dużo wiesz o tym projekcie, wierzysz, w ty, 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 ty wierzysz w ten projekt. Mogę powiedzieć, ma dla mnie sens, przy czym yy, powiedział, te, bym powiedział też, że jest na tyle dużo niewiadomych na temat tak jak się rzeczy potoczą, że nie powiedziałbym, o, oh, na pewno to wyjdzie, bo to tak naprawdę zależy od tego, jak rzeczywistość będzie wyglądała, i mogę powiedzieć, jest to bardzo fajna inwestycja. Jest to bardzo fajna inwestycja na temat tego, jak moglibyśmy mieć fajną przyszłość dla wszystkich. Wojtek. Y Czego ty dzisiaj się bo boisz w rozwoju ja? Jest coś takiego, czego ty się naprawdę boisz? Co się nie wiem, mm, zdołowało, przybiło, było najtrudniejsze w, w ostatnim czasie? Ja bym może tak sklasyfikował, jak wyglądają. Pod, po, yy, jak wyglądają. Problemy, i jaka jest to w ogóle klasyfikacja, jak ja widzę klasyfikację problemów z AI. Okay. Pierwszym z takich problemów to jest to, że AI może być używane w sposób negatywny. Okay? No, jest, jest deepfake, fake news. Jest, jest wiele rzeczy. Czyli na przykład, tak jak mówisz, deepfake też. AI są spore szanse, praktycznie pewne, że będzie używane w celach militarnych. Też jest, mogę powiedzieć, z takich rzeczy, których ludzie jeszcze się boją. Wyobraź sobie, w dzisiejszych czasach masz mniej więcej 30 tysięcy ludzi na świecie, którzy byliby w stanie stworzyć pandemię, także syntezować wirusa. To są zazwyczaj jacyś naukowcy, naukowcy którzy. Nie jeden z nich jest dyrektorem instytutu. Jakbyś miał 10 takich ludzi, to oni są w stanie stworzyć pandemię, która. unicestwi część ludzkości. Tak. I która miałaby na przykład właściwość taką, że wirus nie jest wykrywany przez dwa miesiące, a potem bardzo szybko bardzo łatwo się rozprzestrzenia i potem bardzo szybko zabije. Przy czym jednym z ryzyk w przypadku jaj jest to, że o ile dajemy dostęp do inteligencji. To nagle może być tak, że się zwiększy pula ludzi, którzy jest w stanie zbudować, e, zbudować pandemię. Okay? To jest jeden z, 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 z ryzyk, jeżeli się patrzy na coś takiego jak misius. Yeah, e, I to e, jest jedna z kategorii. Zaraz e, opowiem na temat innych kategorii, jakie istnieją. I teraz w przypadku misius, e, bio, e, ten, ten biologiczny. Możesz mieć też tak, że AI może pomagać w, przykładowo w, w atakach, we włamywaniu się. Może w przypadku broni nuklearnej też może pomagać, w przypadku broni chemicznej. Więc jedno z, z problemów, i to mówię na temat czasu, takiego nadchodzący rok, dwa lata. Zaraz opowiem o pozostałych kategoriach jest tak, że mamy coraz mocniejsze dostępne modele i jedną z rzeczy, które są dosyć istotne do zapewnienia, to jest to, żeby te modele nie były używane jako w, 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 w ramach tych kategorii, których opisem. I mogę powiedzieć, są tam konkretne kroki, co może zostać zrobione, żeby te modele uchronić i jest dosyć optymistyczne, że to może być zrobione. Przy czym y, jest to dosyć istotne, żeby zminimalizować te aplikacje negatywne. Wypracujecie w OpenAI w ogóle nad jakimś takim obszarem y, niewykorzystywania waszych modeli w takich niecnych celach. No tak. Y, to mogę nawet powiedzieć, jaki framework y, do tego używamy. Czy standardowo, czy, czy jest. Y, jest, e, jest kilka tak naprawdę, e, kilka wysiłków w ramach tego. W pierwszej kolejności jest coś takiego, co się nazywa preparedness. I w ramach preparedness e, chcemy zrozumieć w ramach różnych kategorii, czyli masz tą kategorię e, e, ryzyko biologiczne, chemiczne, nuklearne, e, e, c, e, cyber security. E, Perswazja, przekonywanie ludzi jest, trzeba zrozumieć na jakim poziomie ten model obecny jest. Okay? Czyli możesz mieć różne, e, różne skale: niska, średnia, wysoka, krytyczna. Okay? E, jest, I teraz możesz sobie wyobrazić przykładowo, w przypadku perswazji, mógłbyś powiedzieć, krytyczna to znaczy, że model jest na takim etapie, że jest w stanie przekonać prawie, że dużą liczbę ludzi do różnorodnych celi. Bardzo łatwo, ok? Mógłbyś powiedzieć, to jest krytycznie to jest coś, co jest, co by było naprawdę problematyczne. Mógłbyś powiedzieć, że na przykład jest na skali medium, jeżeli jest na poziomie tak, jakby ktoś inny, inny człowiek próbował zrobić, przekonywać, tak? No bo w tym momencie to ryzyko perswazji jest czymś, co nawet obecnie się odbywa. Masz masz nieraz, nieraz ludzi, którzy, tym się, które, którzy tworzą fake news, którzy zajmują się przekonywaniem. I teraz w pierwszej kolejności to jest tak naprawdę zrozumienie, na jakim poziomie jesteśmy. I teraz y, mamy też team, który się zajmuje mitigacją, czyli y, co należy zrobić, żeby model y, y, nie miał, y, w przypadku na przykład biologii, żeby był mniej pomocny. I chcemy doprowadzić do tego, że jeżeli w ramach danej kategorii jesteśmy na poziomie przykładowo wysokim, to mamy mitigację do tego, żeby ten, żeby ten poziom zniżyć do średniego albo niskiego. Chciałbym Cię teraz zapytać... Jeszcze Ci powiem potem o tych pozostałych kategoriach, ale mów, może... Mów, mów, Czyli bym powiedział, jest tak, masz cztery kategorie. Pierwsza kategoria to jest misius. Druga kategoria to jest wynik AI Race. Masz tak, że możesz mieć niebezpieczeństwo, które wynika jako rezultat tego, że organizacje pomiędzy sobą próbują, ścigają się w tworzeniu AI. Trzecia to są tak naprawdę, możesz mieć wypadki, które są po prostu wynikiem nieuważności. Teraz czwarta kategoria, to jest, y, to jest y, 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 przypadek, kiedy AI zostanie zbudowane takie, które samo AI w sobie staje się niebezpieczeństwem. Samo AI w sobie ma y, gole albo cele, które są niebezpieczne. Teraz mógłbym powiedzieć, że jeśli się patrzysz na te wszystkie kategorie, to różne kategorie tak zaczynają, tak. zaczynają być, y, 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 mieć duże znaczenie na różnym etapie. W tym momencie, na przykład w przeciągu następnego roku, być może dwóch, jednym z największych y, z kategorii, która y, potrzebuje najwięcej uwagi, to by był y, y, misjus, czyli to, jak te modele mogą być wykorzystane w złych celach, y, gdy inne kategorie mają większe znaczenie na innych etapach. Powiedziałeś o tym, że AI samo w sobie może mieć niecne cele to może nawet pra prawie o tym myśleć, jakby masz misjus, gdzie misjus jest AI samo w sobie. Um, czy um, koncept jest następujący? Koncept jest, e, jeżeli my tworzymy, e, jeżeli tworzymy modele, które mają bardzo szerokie e, umiejętności, są w stanie rozwiązać masę zadań, to jak zapewnić to, że... E, Faktycznie te modele wciąż się będą nas słuchać, będą się zachować w, w sposób tak jakbyśmy tego oczekiwali. Dokładnie. Pamiętasz ten dzień w listopadzie 2022 roku, gdy udostępniliście światu ChatGPT? GPT? A, pamiętam, to nawet się wydarzyło na mojej urodziny. Co robiłeś wtedy? Hmm. Czy znaczy, to, to, pamiętam jak się, pamiętam, jak byliśmy w, 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 po prostu w biurze, jak, ludzie się, jak to zostało wypuszczone. Pamiętam też, że naprawdę wewnętrznie ludzie nie spodziewali się z tego, że to będzie tego typu reakcja, a było tak, że jakieś pytania na temat tego w ogóle jak to powinniśmy nazwać ten, 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 ten model. Charge GPT to nie była jakaś taka wielce, wielce przemyśla na tylko, a chat GPT, inne modele były nazwane GPT, to dołączmy chat. E, I po ilu godzinach e, od udostępnienia zobaczyli się, że to się zaczyna rozrastać w taką skalę milionów, potem dziesiątek milionów i potem setek milionów? Myślę, że to były dni, to były dni, potem na Twitterze to się zaczęło tak naprawdę e, pojawiać. Czy ty żyjesz dzisiaj ze świadomością że trochę zmieniłeś świat. Bliższe do tego, jak ja na ten temat myślę, to jest to, że to jest niewiarygodne, w jakim czasie znalazłem siebie. Jak to jest, że. I to mówię nawet z takiej, nawet nie tylko perspektywy dekady czy coś, tylko bardziej z perspektywy, jak się patrzysz na ewolucję wszechświata. Był jakiś bardzo długi okres, że tylko istniały pojedyncze bakterie, potem bardzo długi okres, że istniały wielokomórkowe organizmy, potem te, te okres się skrócały, że potem był bardzo wciąż długi okres, że ssaki powstały, potem małpy, potem ludzie, ale potem się bardzo szybko przyspiesza rozwój wszelkiej technologii, czyli czyli przejście, przejście do, do tworzenia farm, przejście do industrializacji, no i teraz Jesteśmy w takim okresie, w którym w przeciągu życia człowieka wielokrotnie już się doświadcza no, niewiarygodnych przełomów i pewnego przyspieszenia. No i jest tak, że w jakim stopniu nie spodziewałem się, że umiejętności, które się uczyłem w podstawówce z matematyki czy z informatyki, będą. Miały takie znaczenie, i mogę powiedzieć, jest tak, że także jest takie pewnie je bardziej zarazem docenienie i zdziwienie tego, w jakim miejscu jestem. OpenAI wprowadziło w ogóle świat, i, i trochę ty wprowadziłeś świat w sztuczną inteligencję. Um, a jak to w ogóle znalazłeś się w OpenAI? Czy... Jak chłopak z kluczborka trafił do OpenAI jako jego współzałożyciel? Um, czy to jest tak, że um, ponad 10 lat temu AI było mało co rozwinięte, i dużo ludzi siebie nawzajem znało? Z, z wieloma ludźmi, którzy założyli OpenAI, albo współpracowałem, albo znam ich z konferencji. I ja w tamtym czasie y, studiowałem w Nowym Jorku, robiłem doktorat dotyczący sztucznej inteligencji i miałem dosyć mocne, mocne publikacje i z, z, pamiętam, było tak, że w pewnym momencie z Gregiem się spotkałem, Greg przyjechał do Nowego Jorku spotkać się ze mną i y, opowiadał na temat pomysłu stworzenia, stworzenia tej firmy. Było nawet tak śmiesznie, że myśmy mieli się spotkać o, o 17 wieczorem, ale ja w tamtym czasie miałem tak, że y, raczej w nocy pracowałem, w dzień spałem i o, na, piątą, na 17 popołudnia, pamiętam, spóźniłem się z nim na spotkanie, bo zaspałem. I y, 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 y było tak, że Greg trochę opowiadał o na temat tego pomysłu z, z Ilią, rozmawiałem z Ilią, y, pracowałem, jak byłem na, na praktykach w Google. I było też tak, że było dosyć ciekawe, część ludzi zdawała sobie sprawę z tego, jakie y, mogą być konsekwencje tej technologii, albo co może zostać zbudowane, a dosyć spora nawet liczba ludzi w machine learningu czy w AI była bardzo daleka od tego, tak uważali na temat e, e, tego machine learningu, że to jest takie e, patent recognition, że, że, że te, te modele ma, są, są, mają bardzo potężne ograniczenia. E, i, I ja należałem do grupy ludzi, która zarazem miała umiejętności techniczne i zdawała sobie sprawę z, z, ramif z ramifikacji tego, Czym ta technologia może się stać, i, i y, bardzo chciałem uczestniczyć w zbudowaniu tej technologii i być w stanie wpłynąć na to, jak będzie wyglądać. Który moment był tym, gdy już zacząłeś czuć, że tworzycie coś wielkiego? Pamiętasz jakiś taki moment? Czy. I, i jest. Y, jest tak, że historycznie. Historycznie um, ponad 10 lat temu było tak, że sieci neuronowe były uważane za takie, za, za podejście w machine learningu, które nie działa. Było tak, że nawet były wykłady na Stanfordzie, gdzie nauczyciel przechodzi przez różne tematyki i nagle, kiedy przechodzi przez sieci neuronowe, mówi: Słuchajcie. Po to, żebyśmy mieli pełność materiału, opowiem na ten temat, ale to generalnie nie działa. I mniej więcej 10 lat temu był taki konkurs, nazywa się ImageNet. To Andrzej Karpaty, tak naprawdę, był jednym ze współzałożycieli tego konkursu. I w tym konkursie, dotychczasowo było tak, że w konkursach z AI zazwyczaj była dosyć mała liczba danych. W przypadku konkursu ImageNet to było milion obrazków, gdzie było tysiąc kategorii do klasyfikacji. Większość kategorii to nawet były psy różnego rodzaju do klasyfikacji. I wiele grup z całego świata uczestniczyło w tym konkursie. I jedną z takich grup była grupa z Toronto pod kierownictwem Jeffrey'a Hintona, Ili i Aleksa Kryszewskiego. I, I generalnie wszystkie grupy, które nie używały sieci neuronowych... Yy były, no było tak, że tam drugie, trzecie miejsce w tym konkursie, drugie, trzecie, czwarte miejsce były w miarę blisko siebie i te pierwsze miejsce, które zostało, które wygrało i które było na podstawie sieci neuronowych od Eli, Jeffreya i Alexa, miało znaczący, znaczący poprawne, znacząco lepsze wyniki i było tak, że jak ja po raz pierwszy pojechałem do Google. To było jeszcze w czasie, kiedy Google miał mój pierwszy projekt, to tak naprawdę było w Google zreprodukowanie tego wyniku. To jeszcze było za czasu, kiedy Google nie miał GPU. Jak ja reprodukowałem ten wynik, to było na, na tysiącach CPU. Pisałem kod do trenowania tych sieci. I pamiętam, byłem bardzo mocno zaangażowany. I, 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 i mogę powiedzieć, to, to jest taka kombinacja. Nagle zauważyłem, że. Tak, jest, zdałem sobie sprawę z tego, jak to działa, jak to może działać, jakie, jakie są, e, gdzie to może iść. Zarazem było też tak, że, te, że, że byłem w stanie znacząco pomóc w tym kierunku. E, więc mogę powiedzieć, to, to też e, współuczestniczyło w moim ekse, takim podekscytowaniu się tematem. Też jest ciekawe, że kiedy. Wielokrotnie, nawet przez lata, kiedy był rozwój tych sieci neuronowych na przykład pokazywałem kolegom jakieś generowanie obrazków z dali jedynki, to wiele ludzi tak mówiło, a no ciekawe. Dla mnie to już wtedy było tak, wow, to jest początek czegoś, przy czym to wiadomo, to jest tak, że każdy inaczej to, to postrzega. Czego ojcem ty się czujesz? Hmm. Jeżeli spojrzymy na OpenAI dziś, to co to jesteś ty, Wojtek Zaremba? To jest, jest kilka rzeczy, których, w których miałem bardzo mocny udział. Jednym z nich to jest Copilot i Kodeks. To było, czy mogę powiedzieć, nawet przed Copilotem i Kodeksem z takich grup, które prowadziłem w OpenAI, to była robotyka. I w ramach robotyki zbudowaliśmy, wytrenowaliśmy sieć do tego, żeby używając ręki, rozwiązała kostkę Rubika. I to mogę powiedzieć, to było jak na tamte czasy, dosyć skomplikowane, bo to jest... Wybraliśmy problem, którego nie da się zaprogramować bezpośrednio, e, bezpośrednio mówiąc robotowi, ruszaj się w taki sposób, rusz, rusz najpierw ten palec, a potem tamten palec. Tylko wymagało to uczenia i jak na tamte czasy, to było e, najbardziej skomplikowana manipulacja, gdzie robot używając jednej ręki jest w stanie rozwiązać kostkę Rubika. No zwłaszcza, że roboty mają dzisiaj dość duży, cały czas duży problem z przestrzenią, z działaniem przestrzennym. Dlatego, bo my ich nie karmimy danymi trójwymiarowymi, że nie karmiliśmy danymi trójwymiarowymi. Jak wy to zrobiliście? Jest, mogę powiedzieć: jest, jest tak, że jest w ogóle kilka problemów w ramach roboty. Jest tak, że w przypadku, że się patrzymy na duże modele językowe, to one działają na tyle dobrze, z uwagi na to, że mamy potężną ilość danych do trenowania tych modeli, gdzie w przypadku robotów tak naprawdę nie ma danych bezpośrednio z tego, jakby roboty się ruszały po ulicy, jakby rozwiązywały zadania, więc, więc podejściem naszym był reinforcement learning, czyli to jest, uczymy, uczymy robota, jak rozwiązywać zadania i dajemy mu nagrodę. Jest dosyć podobne do tego, jak OpenAI y, zrobił, żeby Dota, w DOCie y, y, zbudować bota, który grał y, tą grę komputerową, czy jak, y, jak, jak StartCraft został zaprogramowany przez DeepMind. A. Czyli tutaj jest tak, że podobno, podobnie nie było znaczącej ilości danych, żeby wytrenować ten model pod, y, y, po, pod pod podstawowe zachowania, tylko musiał się bezpośrednio uczyć na podstawie reinforcement learningu. I co? Użyła? U, ułożyła? Ułożyła? No, no, możecie znaleźć się filmik sprzed kilku lat, co, co, co zbudowaliśmy w ramach tej robotyki, i byłem tym bardzo podekscytowany. Przy czym e, kilka lat temu było, e, zdaliśmy sobie tak. Po pierwsze, zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jest potężna e, możliwość w przypadku. Modelów językowych. Pamiętam koło czasu, kiedy wzięliśmy, zrobiliśmy tą kostkę Rubika, wewnętrznie już w OpenAI zaczęliśmy mieć modele językowe i to było dosyć niewiarygodne, jak na przykład one są w stanie pisać jakieś eseje, czy malutkie rozmowy, czy nawet jak generować kod. I w tamtym momencie bardzo się podekscytowałem tym, że jeżeli w ogóle tak naprawdę w czasie mojego doktoratu zajmowałem się. Również tym, żeby trenować modele podpisanie kodu komputerowego. Więc po, 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 poczułem w swoim sercu, że teraz jest naprawdę możliwe, że to faktycznie będzie działać po raz pierwszy. I w przypadku. No i, I faktycznie było tak, że byliśmy w stanie wytrenować modele na dużej ilości, no na, na dużej ilości danych tekstu i kodu z internetu. I te modele w tym momencie są e, przez wiele ludzi używane do pisania kodu. Są w stanie zasugerować kilka linii kodu. Jest tak, że dosyć często, nawet samemu mi się zdarzyło, że dosyć często ten model sugeruje jakieś konstrukcje z, z języka programowania, takie jak Python, z których na przykład sobie nie zdawałem sprawy. I jest tak, że dosyć często w tym momencie, jak piszę kod, to piszę jakiś króciutki komentarz, co bym chciał, żeby model zrobił i jest w stanie dla mnie wygenerować kod. No i to jest tak, że to przeszliśmy cały cykl, czyli przeszliśmy cykl tego, żeby wytrenować modele, wziąć, zrozumieć tego, zrozumieć to, gdzie dobrze, gdzie źle działa, mieć tego ileś tam iteracji i we współpracy z GitHubem doprowadziliśmy do tego, że to się stało produktem taki, że jest używany przez miliony ludzi. Mogę powiedzieć, to na nawet był Pierwszy taki wynik z OpenAI, który by mógł powiedzieć, że to był product market fit, że naprawdę... Przed ludzie, czatem GPT. Tak, przed czatem GPT, taki, że naprawdę ludzie z tego chcieli korzystać. Chat GPT to jest po prostu eksplozja. To jest tak, że w przypadku GPT-3 GPT to było dosyć mocne zainteresowanie, przy czym też była, miało to wciąż taką trochę właściwość, że dawało to niewiarygodne demo, a w przypadku, jeżeli ludzie próbowali to aplikować do produktu, to wymagało to trochę wysiłku i nie zawsze to działało. Jak ty siebie dzisiaj definiujesz? Ty jesteś programistą, futurologiem, filozofem technologii, naukowcem. Jak siebie definiujesz? Pewnie kombinacja tych wszystkich rzeczy. Ja mogę powiedzieć z rzeczy takich. Mógłbym zapytać, kim jest dzisiaj Wojtek Zaręba? Mogę powiedzieć z kombinacja, bym powiedział, naukowca najbardziej i też jest coś takiego we mnie, że z takich rzeczy, które być może są nietypowe w ramach tego, kim ja jestem, nie wiem, z wieloma ludźmi jestem blisko, bliskim przyjacielem. Relacja, wrażliwość. Tak. Jakie, jaki wpływ na, to, na tą twoją wrażliwość miało twoje liceum, kluczbork, miejsce, gdzie się wychowałeś? Hmm. Czy, dobre pytanie. To jest tak, że, jest tak, że mam tak, że mam wielu ludzi w swoim życiu, którzy byli mi życzliwi. Jest tak, że kiedyś czytałem taką... Jest książka, gdzie były, gdzie były badania takie prowadzone na Harvardzie przez bardzo długi okres, w których próbowane, próbowali zrozumieć, badali 200 mężczyzn przez okres 70 lat, zadawali im różnorodne pytania na temat ich życia, kariery i jedną z rzeczy, których próbowali zrozumieć, to to, co doprowadza do życia szczęśliwego? Takie, takie bardzo proste, fundamentalne pytanie. I tam było wiele odpowiedzi jest. Bliskie relacje są jedną z nich. Też ciekawą rzeczą, którą pamiętam z tej książki, to było to, że powiedzieli, że niejednokrotnie były przykłady ludzi, którzy, którym życie się odmieniło. Jako rezultat tego, że mieli potężne doświadczenie miłości. I to mogło być doświadczenie takie, że na przykład ktoś wrócił z wojny w Wietnamie i nagle w szpitalu zwrócił się do, do Jezusa. I było tak, że uzyskał dużą ilość miłości w ten sposób. I to faktycznie diametralnie zmieniło ich życie. I mogę powiedzieć, mi też jakoś tak się zdarzyło, że. Dużo miłości od swojej mamy. Miałem, miałem ilość nauczycieli, którzy mi dobrze w swoim życiu życi życzyli. Mam także, że mam ilość takich relacji bliskich, te, takich, że ja czuję, że cieszy mnie szczęście innych ludzi i, 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 i jestem bliski. Wydaje mi się, to bardzo istotne. A jak się masz z tym, że w twoim własnym liceum będzie pracownia Twojego imienia? Miałem czas w swoim życiu. Kiedy w jakim stopniu irytowało mnie to, jak ludzie o mnie mówili, myślałem, a powinienem się na, na skupić na nauce. Przy czym e, doszedłem do, do tego, że e, w jakim stopniu to jest, e, to może być nawet Ignorowanie ich szczęścia. Pamiętam, no tam ostatnio mój tato się tym cieszył. I o ile jakiś czas temu bym był zirytowany tym, że on się tym cieszy, zamiast zamiast, nie wiem, rozmawiać z, z, ze mną na temat rzeczy, które tutaj się dzieją. W tym momencie zmieniłem perspektywę, mówię super, bardzo fajnie, cieszę się, cieszę się, że masz takie doświadczenie. Tyle. To jest tak, że o ile mogę kogo zainspirować, super. I, I to prawie jest tak, że, że czy, czy jest tak, odpychanie tego samo ma, ma negatywny wpływ. I mogę powiedzieć, akceptacja, mogę powiedzieć, i za tym, to jest takie troszeczkę budowanie ego. A teraz akceptacja, cieszenie się tym. Moje zdaję super. A ta decyzja o wsparciu finansowym twojej szkoły, tak ogromnym, skąd ona wpłynęła na ciebie? Czy... co um, pomyślałem, tak... To było 100 tysięcy dolarów, tak? Te, te pół miliona złotych, 100 tysięcy dolarów. Um, jest tak, że... czy no tak, to jest po raz kolejny takie ja bardziej pomyślałem sobie emocjonalnie, e, Myślałem sobie, co bym chciał zobaczyć z takich małych rzeczy. to nie jest jakiś wielki projekt. I w pierwszej kolejności sobie pomyślałem, żebym chciał, że może być wiele ludzi, którzy są bardzo mądrzy, ale nie poszczęściło im się na tyle w swoim życiu. Na tyle, co mi, na tyle, żeby mieć możliwość. I część tych pieniędzy jest przeznaczyłem tak, żeby. Zostało wybranych y, y, grupa studentów jest liceum, w którym studia zostaną ufundowane, że dostałem stypendium y, na jakiś czas. Y, I ludzie w szkole tam mówili, że chcieliby jeszcze y, zbudować salę. Powiedziałem: Super, bawcie się dobrze. A mm, kiedy y, przygotowywałem się do tej rozmowy z tobą to zauważyłem, że w ogóle nie udzielasz wywiadów i w tym listopadzie 2022 roku pewnie media dobijały się do Ciebie z wszystkimi możliwymi kanałami. Z czego to wynika? Trochę tak, jak Ci wcześniej powiedziałem, że miałem etap, czy tak, to są, są różne etapy życia, jest tak, ileś jeszcze, jakieś kilka lat temu udzielałem jakieś wywiady, potem byłem na takim etapie, że czułem, że chcę się tylko zająć techniczną pracą, i w tym momencie nie wiem, przeszedłem w... nie jest tak, że ja szukam wywiadów te, te też pewnie jak więcej ludzi napisze na 90% z nich odpiszę, że wciąż nie jest te, te zainteresowany a nie jest jakoś mocno przeciwko temu, myślę, że jest to wartościowe jest to wartościowe dla innych, żeby zainspirować To moje ostatnie pytanie do ciebie, o czym teraz marzysz? O czym marzy teraz Wojtek Zaremba? Czy No jak patrzę na ciebie, no to masz już wszystko. Cześć. Pasje, wartości, jestem zbudowany, że ktoś taki jak ty yy, odpowiada za tworzenie modeli w OpenAI. Jednym z wielu ludzi. O czym marzysz? Wydaje się, że w przypadku sztucznej inteligencji są niewiarygodne możliwości dla, dla ludzkości. I teraz y, my możemy je y, mogą zostać podjęte decyzje. No to może to, ja, ja generalnie po raz pierwszy chcę powiedzieć, ja nie wierzę, m, mało którzy ludzie są źli, Mógłbym powiedzieć, mogą być podjęte decyzje jako rezultat tego, jak systemowo są y, zbudowane firmy, czy jak ze sobą konkurują. Czy może to, jaki, ten, jaka jest struktura problemu sztucznej inteligencji, że może być tak, że będzie więcej problemów z tym, niż musiałoby być. I mam tak, że trochę jest taki we mnie trochę takiego e, hipisa, który by. E, Chciał, żeby wszyscy się cieszyli i żyli w pokoju. Przecież, wiadomo, to troszeczkę rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, to nie do końca tak wygląda. Jak przyszło na mieszkańca San Francisco? Jak przyszło tam, Dokładnie. Więc e, też, e, na ile jestem w stanie tym, w, w ramach tego pomóc, bym chciał w ramach tego pomóc. E, I i, i, I jeżeli będę w stanie troszeczkę popchać w tym kierunku, to było super. I też mi się wydaje, że to, że, że, że istotne dla mnie jest utrzymywanie pasji, utrzymywanie takiego pozytywnego realizmu, jest moim zdaniem, jest bardzo istotny taki optymizm z elementem, który jest realistyczny zarazem. I taka ekscytacja co dnia, moim zdaniem, to jest bardzo istotne i tak jak Ci jeszcze powiedziałem na temat miłości, to jest coś, jestem niewiarygodnego, mieć życie, w którym jest takie głębokie zadowolenie. Ja, ja jestem żonaty, bardzo się cieszę, że ze swojego związku też mam psa, też oczekujemy niedługo dziecka i Mogę powiedzieć, bardzo mi e, jest super mieć życie takie, że czujesz w backgrandzie jest e, duża ilość miłości, jest ekscytacja. Jest tak, że nawet w piątek jest wieczór, e, ósma wieczorem. Ja nie mogę się oderwać od komputera, że jestem zmęczony, ale czytam, czytam e, czytam jakieś naukowe rzeczy, co ludzie piszą. I, I zarazem wiem, że muszę przestać czytać, żeby wypocząć e, przez nadam, troszeczkę przez weekend, ale no to. Który ci właśnie zniszczyliśmy. Nie. No. I, 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 I mogę powiedzieć, tak, no, super będzie. E, im, Im będziemy w stanie zwiększyć liczbę pozytywnych aplikacji, zminimalizować negatywnych aplika liczbę negatywnych aplikacji o, o, tego AI, super. Im bardziej jest, będziemy w stanie uniknąć różnorakich problemów, takich e, fundamentalnych, które ta technologia może e, spowodować, super. E, Im w stanie ja jestem e, w ramach środowiska, w którym pracuję, da się ludziom bliskość. Moim zdaniem to jest bardzo wartościowe, wszyscy jesteśmy ludźmi. I, I o ile jestem w stanie mieć co dnia kreatywność, to super. Więcej mi nie potrzeba. Dziękuję e, za tą rozmowę. No, super. I za twój czas. Super. A jeżeli interesują Was takie rozmowy, zapraszamy na Festiwal Lema, Festiwal Bomba Megabitowa, największe w Polsce święto nauki, kultury i technologii, które w tym roku odbędzie się 25 i 26 listopada w EC1 łódź. Do zobaczenia!